kapulu tym jest matka, niestety nieoznakowana, więc wyjęłam wszystkie ramki z gniazda do transportówki, znaczy wszystkie, nie wszystkie, bo część już jest w pracowni. Tutaj mam w mojej transportówce z pięknym, widać, przykuciem z obrusa babci, jakiegoś wielkanocnego. I w ulu w tej chwili postawiłam takie sito do odsiewania, którego dno składa się z kraty odgrodowej, przez którą mogą przejść tylko robotnice. Matka i trutnie powinny odsiane zostać na górze. Ramki wszystkie wyjęłam, jak mówię, przejrzałam ściany, no na ścianach nigdzie jej nie widzę, co oczywiście nie wyklucza, że jej nie przeoczyłam, bo niestety w takiej masie pszczół dostrzeżenie jednej, no nie jest takie zawsze proste. I w tej chwili będę strzepywać ramka po ramce i przyglądać się, czy przypadkiem gdzieś mateczka nie siedzi. Ramka pierwsza na brzegu. Jeszcze krótki rzut oka, czy nic nie ma, nie ma. No, powrotem do ula. Tam jako pierwszą. A tutaj się przyjrzę, że nie ma tej jedynej, ale nie, no to jest ilości pszczół. To tutaj niekoniecznie. Nie. Następnie. Co ukrywać, uciążliwa i czasochłonna przede wszystkim. Jak ktoś ma taką pasiekę, to takie zabawy nie zawsze są opłacalne. No ale że ja mam tylko trzy rodziny, to się tak mogę tutaj jakoś nie pogłębiać. Niestety to jest wyczuwalne pod jakimś kątem. No nie ma. No dobrze, kolejny. Żeby sobie poprzechodziły tam pod kratę, one takie specjalne do tego nie są, żeby to się nie zgromadziło i nie zabrzmiały obrazy. Żmudna to praca. No, strzepnęłam ramkę i widzę. Widzę tutaj tę, o którą chodziło. No, ale powiem, że pes od siewu to znalezienie w ogóle graniczy z cudem. Dobrze, mamy towarzyszki tutaj. Nie są nam potrzebne. Nie mam pojęcia, jak to się stało w ogóle. Ostatnim razem zabrałam matkę z ula. Czerwiącą, oznakowaną. Podałam do izolatora nową. Po 5 dniach sprawdzam. A poza izolatorem są jaja.
prostu cud, sytuacja jakiej jeszcze nigdy w życiu nie miałam, ale mateczka tutaj jest. Akurat znajomemu pszczelarzowi będę mogła ofiarować mateczkę czerwiącą, młodą. Pewnie będzie zadowolona, bo ma akurat rodzinkę bez matki.